Dzień dobry moi mili, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam, słuchajcie, do czytania tygodniowego. Na najbliższy tydzień zrobimy taki rozkład, słuchajcie, ja go też stosowałam parę razy już. Tutaj, o kurczę, wiecie co, dopiero wstałam de facto niedawno, dlatego ten głos mój jeszcze jest taki nierozmówiony. Nagrywam dla Was ten film w wolnej chwili, jak to się mówi, w niedzielny poranek, więc, ale przechodząc do rzeczy, na czym będzie polegał rozkład. Tutaj sprawdzimy najważniejszą kwestię tygodnia i później dla Was, dla każdego ze znaków oczywiście, wyjmę kartę, która nam wskaże podpowiedź w tym zakresie, rozwiązanie, odpowiedź na jakąś konkretną sprawę, która nam się tutaj jakby pojawi. Można to nazwać radą, natomiast to zależy od tego, co pokażą karty. Kochani, chciałabym też poinformować, że mniej więcej po 19 września wracam już regularnie do czytań indywidualnych. Więcej informacji o czytaniach indywidualnych zamieszczam dla Was w opisie tego filmu poniżej czasówki. Tam są podstawowe informacje, które jakby, po co to robię, żeby zaoszczędzić Wam czas w pisaniu do mnie maili z zapytaniami. No i mój własny, prawda, też nie ukrywajmy, bo to wymaga gdzieś tam z obu stron jakiejś interakcji w odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, więc tam w opisie poniżej filmu znajdziecie podstawowe informacje, jeśli chodzi o kwestie czytań indywidualnych, do których wracam w takim standardowym, stałym ujęciu, tak jak wspomniałam, mniej więcej po 19 września. Zaczynamy od baranów. Moje drogie barany, co dla Was? Okej. Wiesz co, drogi baranie, tutaj jakby pokazujesz się jako ktoś, kto w moim odczuciu ma wokół siebie kogoś, ludzi, no znajomość jakąś, potrzebującą wsparcia, oparcia. Dlaczego pomyślałam, że to Ty masz wokół siebie? Bo ta królowa kielichów przy tej piątce monet do mnie krzyczy: pomóż komuś, wesprzyj kogoś. To nie musi być wsparcie materialne, kochani. Nie musi być wsparcie materialne. To może być rozmowa, spotkanie przy kawie, po prostu porozmawianie o tym, o tamtym, bo masz jakiś zasób, uważam, którym mógłbyś pomóc, wesprzeć potrzebującą osobę. Więc pierwsza historia jest taka, żebyś zwracał uwagę w przyszłym tygodniu, uważam, na relacje z innymi, ostrożnie traktował innych. Tak bym to określiła. Możesz, no trzeba tutaj się może też będzie zastanowić, co dla Ciebie ważniejsze, czy postawienie na swoim własnym, że tak powiem, pomyśle, postawienie w ogóle na swoim, czy relacje z innymi. Tutaj przeplatają się tego rodzaju informacje dla Was. Natomiast jest jeszcze jedna, znaczy jest kilka pewnie, ale to, co jeszcze mi tutaj utkwiło, patrząc na te, rzuciło się w oczy, patrząc na te karty, kochani, to znaczy tak, jeśli macie wokół siebie osobę, która nadużywa, po prostu nadużywa no waszej serdeczności w różnoraki sposób, rzekłabym, to może informacją, jaką należy jej przekazać, czy może tym wsparciem, jaki należy jej przekazać, bo to już nie pierwszy raz się dzieje i ona wciąż wraca po więcej i po więcej, to przekazać jakąś wskazówkę, jak sama, koncentrując się na tym, co dzieje się w jej życiu w obecnej chwili, może sobie z tym poradzić i może po prostu zaradzić tej sytuacji, aby poprawić ją. To jeszcze tak. To naprawdę uwarunkowane jest moim zdaniem od tego, z kim macie do czynienia po drugiej stronie. Bo ta królowa kielichów jest niesamowicie serdeczna i ona chce każdemu pomóc i ona jest bardzo wyrozumiała. Ale obok tego macie karty, dwie piątki, które jak dla mnie sygnalizują, że może już jest dość czegoś i trzeba może trochę zmienić podejście. Znaczy to raczej po Waszej stronie się pokazało, jak dla mnie. Żeby zmienić podejście do jakiejś znajomości, która dla Was mogłaby być nazbyt wyczerpująca albo obciążająca.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj ogólnie uważam, że może to być taki tydzień trochę pełen sprzeczności od takiej, od takich myśli z gatunku, słuchajcie, nie będzie tak, jak ty chcesz. Tym razem jakby moje zdanie jakby postawię na miejscu pierwszym. Po jednak zrozumienie i wyrozumiałość i taka, powiedziałabym, duża cierpliwość, empatyczność. No tak, ale to na końcu dużą cierpliwością też w stosunku do kogoś trzeba się wykazać w najbliższym tygodniu, bo to w ogóle może być jakieś męczące, szczerze mówiąc. A jaka jest wskazówka dla Was? No żeby jednak kierować się sercem, tak? Czyli zadbać o te relacje między ludźmi. No, o synergię, o partnerstwa, o połączenia, po prostu. Czyli tak jak wspomniałam tutaj na początku, interpretując dla Was informacje, wydaje mi się, że w tym tygodniu będzie istotne, aby stawiać na relacje. Ale to nie znaczy, że uważam, to nie znaczy, że jakby stawiając na relacje i próbując pomóc komuś, że po raz kolejny pozwalamy przekraczać jakieś tam granice, tak, które sobie ustaliliśmy. Dobra, dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie. Zapraszam byki. Tasujemy karty. Ok, moje drogie byki, zaczynamy. To wy sami tutaj po tej wieży jesteście. To jakbyś ty, drogi byku, wprowadził jakąś zmianę. Rycerz monet. W moim odczuciu to ty wprowadzasz w najbliższym tygodniu zmiany, które dla osób z twojego otoczenia mogą okazać się być nagłe. Natomiast po co to robisz? Po to, żeby przeorganizować coś, żeby ustabilizować jeszcze bardziej jakąś sytuację, żeby ta sytuacja w momencie, gdy będziesz ją odbudowywał, rekonstruował, ona była bardziej spójna z tym, w co ty wierzysz, z twoimi własnymi wartościami. Tak bym to określiła, drogie byki. Więc ta wieża to jest też, powiedziałabym, ona, choć jakby nagła, mogą też jakieś okoliczności zewnętrzne ci sprzyjać, żeby podjąć te zmiany. Takie nagłe zdarzenie, niespodziewane, które nagle jakby wykorzystujemy trochę na swoją korzyść. Tak czytam, widząc te karty, drogie byki, że po prostu jakiś zbieg okoliczności. Może być stresująco i nerwowo na początku, ale tak jak mówię, tutaj jakby bardzo pięknie sobie z tym radzisz, wychodząc z tej sytuacji, utrzymując pozycję i moim zdaniem rekonstruując, odbudowując. No, jakby zmieniając coś, co wcześniej nie pasowało do siebie, nie do końca miało rację bytu, tak? Przy okazji ta sytuacja moim zdaniem pozwala Ci przede wszystkim działać w zgodzie ze sobą samym. Po drugie, tutaj to może być na przykład, słuchajcie, w stałych związkach, w stałych jakichś partnerstwach, takie zdanie sobie sprawy po tym, jak wychodzi jakiegoś rodzaju impuls z zewnątrz, od drugiej strony na przykład, że nie do końca się rozumiemy, albo mamy zupełnie inne oczekiwania, tak? Albo coś jest kompletnie, nie ma racji bytu. I później byk się pokazuje jako osoba, która bierze się do roboty, żeby tę sprawę uporządkować, tak? Żeby ustabilizować sytuację. I tutaj działasz absolutnie w zgodzie ze sobą, na spokojnie, bez impulsywności, z zaufaniem. W ogóle też pokazujesz się jako osoba godna zaufania, która działa metodycznie i zgodnie z jakimś tam planem.
Więc niezależnie od tego, czego dotyczy ta zmiana, w moim odczuciu tutaj w tym rycerzu monet jakby poradzisz sobie z nią, wykonasz to zadanie. Niezależnie od tego, ile ta rekonstrukcja, ta przemiana, tak to nazwę, odbudowa tej sytuacji zajmie. W papieżu, to co ważne, słuchajcie, jeszcze tutaj, ważna jest znowu stałość. Stałość i bycie zgodnym z tym, w co wierzę i czemu ufam, z moim własnym systemem wartości. Więc, a jaka jest wskazówka? 9 mieczy. Może być stresująco, powiedziałam, prawda? I to 9 mieczy zapowiada taki moment, jakby to powiedzieć, intensywnego wysiłku intelektualnego, czasem przestymulowania umysłowego, czasem właśnie smutku, bądź lęku, bądź strachu. No i to po tej wieży może być stresujące, ale jakby tutaj karta sugeruje, żebyś starał się uporządkować swoje myśli, nadać im jakiegoś rodzaju, nie wiem, kryteria. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie chodzi o to, żeby tutaj ten wewnętrzny, brak tego wewnętrznego spokoju, takie zamartwianie się, nie sparaliżowało waszych działań. To dla byków. A na spodzie jest zwycięstwo, więc wydaje mi się, że podołacie. Po prostu. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam bliźnięta. Moje drogie bliźnięta, zobaczmy, zobaczmy. Wy sami zobaczcie, karta kochanków. 3 buławy, jakaś poprawa sytuacji romantycznej, jakieś planowanie wspólnej podróży, może weekendowej, może trudno mi powiedzieć w każdym razie, ale też w moim odczuciu po prostu poprawa sytuacji. Sprawy się zaczynają wam układać, może chcecie odkrywać coś nowego, przygotowujecie się do podjęcia jakiejś inicjatywy i jest zwycięstwo później, czyli ewidentnie zadowolenie. No, drogie bliźnięta, chciałam rzec tylko i chciałam dodać, że tutaj jest szczęście, miłość, zaufanie i takie obustronne uznanie. I dodatkowo jeszcze chciałam dodać, że tutaj jest wasza własna energia, więc wasza własna autentyczność i oryginalność będzie w najbliższym tygodniu, uważam, waszą siłą i będzie bardzo jakby ważnym czynnikiem. Mogą być jakieś decyzje, które trzeba rozważyć, bo pamiętajmy, że karta kochanków to również karta wyboru, więc decyzje, które należy rozważyć w takim zakresie, żeby w moim odczuciu zrealizować je w miarę gładko i z powodzeniem. Taki trochę, powiedziałabym, pewnik, co da ci spełnienie, co da ci zadowolenie. Możesz otrzymać też jakieś dobre wiadomości, które pozwolą ci jakby ruszyć po swój cel, tak? Więc uwierz w siebie, bo też jest taki czas, żeby być siebie dumnym, żeby właśnie uwierzyć w siebie, mieć świadomość własnej wartości, czegokolwiek dotyczy ten aspekt. I z odwagą odkrywać, przejawiać inicjatywę. Masz silną pozycję jakąś, drogi bliźniaku. To może dotyczyć życia zawodowego bądź życia osobistego, więc... Wskazówka, to jest twoja energia, uporządkuj myśli, twoja energia, bo to jest Mars w bliźniętach. Pozwól sobie jakby zebrać informacje, wydaje mi się, że uda ci się rozwiązać sprawy i ruszyć do przodu tutaj właśnie dzięki posiadanym informacjom, dzięki uporządkowaniu posiadanych informacji. Więc też nie pozwalaj, żeby, jeśli będziesz się tym stresował, żeby to cię, powiedziałabym, gdzieś zatrzymywało, ale raczej w waszym przypadku widzę tutaj po prostu jakąś taką potrzebę odpoczynku też, bo to, co się tutaj dzieje, jest niezwykle pozytywne, ale może cię kosztować sporo wysiłku intelektualnego, drogi bliźniaku, więc myślenia, układania myślenia i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Tasujemy karty, zapraszam raki.
Dobra, mój drogi raku, słoneczko, zachowaj optymizm w najbliższym tygodniu. To jest dla mnie taka też jakby prozaicznie sprawę ujmując, karta osoby po prostu zadowolonej z mniejszych, z większych rzeczy, szczęśliwej, z taką pozytywną energią, fajnym nastawieniem do ludzi, do tego, co się dzieje w otoczeniu, więc później 6 kielichów. Jeśli planowałeś, bądź planujesz, bądź ostatnio Cię nachodziły takie myśli, żeby odwiedzić, nie wiem, rodzinę dawno niewidzianą, spotkać się z przyjaciółmi dawno niewidzianymi, to tutaj, kochani, pokazuje się to nam w kartach, więc to jest takie potwierdzenie, że może faktycznie trzeba gdzieś wyruszyć, kochani, że faktycznie trzeba było odwiedzić kogoś dawno niewidzianego. Jakieś osoby z lat młodzieńczych, tak, więc natomiast powiem Wam też, co się pokazuje tutaj, uśmiech, uprzejmość, życzliwość po tym słońcu, dla Was ważne, natomiast to nie znaczy, bycie uprzejmym, miłym, opiekuńczym, życzliwym, serdecznym nie znaczy, że mamy dawać się gdzieś tam wodzić za nos. Ha, jedno drugiego nie wyklucza. I ta królowa mieczy raczej jest bardzo wnikliwa i taka bardzo jakby szczera i prawdomówna. Ta empatia, która tutaj wydaje mi się być w szóstce kielichów, ona nie do końca Cię rozproszy, drogi raku. Nie stracisz, że tak powiem, wiesz, z oczu tego, co ważne i swojej logiki w najbliższym tygodniu i może analityczności. Tutaj też się pokazuje, moim zdaniem, jakaś sytuacja, która wychodzi na Waszą korzyść i fajnie jest, obraca się na Waszą korzyść i fajnie jest po pierwsze być za nią wdzięcznym, podziękować, może jakoś komuś specjalnie dać wyraz swojej wdzięczności, a później zrobić jakiś plan działania. To jest też tak, myśleć przyszłościowo, po prostu myśleć, co za Tobą, to za Tobą, drogi raku. Jaka jest wskazówka? No kurczę, ten papież jest taki, powiedziałabym tutaj, dla części z Was to będzie jakiś rozwój własny tutaj w tym papieżu. Pamiętajmy, że on prezentuje, że też jakby, no tak, no prezentuje również taką wiedzę głębszą, wyższą, więc to się tutaj pokazuje, czymkolwiek to dla Was jest. Dla części z Was tutaj to ciekawe też, bo może jest ktoś, kto na ten moment, no królowa mieczy często oznacza jakby singielkę, rozwódkę przy papieżu, to tak jakbyś, drogi raku, chciał się z tego małżeństwa, z tego związku wydostać w imię jakiejś przeszłości. Czy też może idąc ponownie w stronę jakiejś przeszłości? No nie wiem, tak jakby uważam tutaj, że ta racjonalność Wasza jest w tym tygodniu, będzie ważna, żeby nie dać się pochłonąć jakiegoś rodzaju marzeniu z przeszłości, które może nie mieć racji bytu. Więc zadbajcie o swoje relacje stałe, bo tutaj dla mnie to jest taka energia. Natomiast ogólnie życiowo, jeszcze to chciałam powiedzieć, że pamiętajmy, że w papieżu mamy w ogóle system wartości, który jest nam bliski. Ja go tak rozumiem, ja go jedno z wielu znaczeń, ja go w ten sposób jakby czytam. No i ta królowa mieczy powinna, moim zdaniem, tutaj jakby rzucić okiem, jak to się mówi, trochę określić, czy jakieś jej otoczenie spełnia lub nie, co macie do wspólnego z ludźmi z Waszego otoczenia. W ogóle bardzo dziwne macie trochę to przesłanie, powiem Wam, na najbliższy tydzień. Jaka jest następna karta? 9 kielichów. Tu mamy też kogoś, kto niespodziewanie otrzymuje jakąś ofertę. Ofertę stałego partnerstwa. No może być to, mogą być oświadczyny, ale nie muszą. To jest stałe partnerstwo, tak mi się wydaje. I Ty, drogi raku, moim zdaniem to może być dla Ciebie bardzo interesujące i trochę Ci się pozwoli uwolnić od jakiejś przeszłości, w której tkwisz. To jeszcze w ten sposób. Kochani, sprawdźcie sobie ascendent, bo tak mi się wydaje, że po prostu jakiś zawirowanko, ale bardzo przyjemne karty są ogólnie, więc tylko tak trochę od sasa do lasa. Nie daj się wyprowadzić też w pole.
w stałych związkach, o wiem, w stałych związkach długoterminowych, moje drogie panie, to dla was, takich długo, wieloletnich już, albo gdy masz, drogi raku, jakiegoś rodzaju doświadczenia z poprzednich związków, no, które ugruntowały gdzieś twoje doświadczenia życiowe z kolei, to powiedziałabym, no, ciężko ci będzie, będziesz się kierowała prawdą i ciężko ci będzie wyprowadzić gdzieś tam na manowce, tak? Więc pamiętajmy, że królowa mieczy, no, cyniczna nie jest, ale jest bardzo wnikliwa i tak zwane te przysłowiowe ściemy wyczuwa bardzo szybko. Więc to trochę taka energia też się wokół tego, słuchajcie, kręciła, krążyła. Dobra, lwy. Moje drogie lwy. Lew, lew, lew. Król kielichów. Fajnie w związkach, fajnie w relacjach, słuchajcie. Fajnie bardzo. Albo jakieś przyjaźnie. Aha. I ktoś się boi. Jest uczucie między wami i to całkiem dojrzałe. To się to wszystko pokazuje. To w przyjaźni, to silna przyjaźń, ale są wokół sytuacji, w której jesteście ograniczenia. Ktoś nie może wyjść poza ograniczenia albo własnego umysłu, albo jakiejś sytuacji, w której się znajduje, albo myśli nazbyt negatywnie i to blokuje trochę działania. Natomiast jest tutaj dużo emocji między tobą a jakąś osobą, która nam się pokazała. To może być miłosne, to może być przyjacielskie. I szczerze mówiąc, to są bardzo dojrzałe, a to jest dojrzała miłość albo dojrzała przyjaźń, dojrzali ludzie, którzy się czegoś obawiają. Ale nie mówią o tym, bo to mamy, tu mamy to na pozycji myśli, karty myśli. Czyli osoby o niezwykle dojrzałe emocjonalnie, które się obawiają o coś. Ciekawe, a jaka... A tutaj karta sugeruje, że nie zakładaj najgorszego właśnie, bo to jest ciekawe. Pozostań pozytywny co do tego, co przed tobą. Po prostu. To, co było, to było, co będzie, nie wiesz, co będzie, delektuj się chwilą obecną, nie myśl za dużo, nie zakładaj najgorszego, nie generuj scenariuszy w tej konkretnej sytuacji, bo tu mamy tak zwane power couple, mamy dwójkę ludzi, mamy króla kielichów, mamy królową kielichów, dojrzała znajomość, dojrzała miłość, dojrzała przyjaźń. Szanujący się ludzie nawzajem, tak? Empatyczni wobec siebie. Więc jakby tacy dbający o harmonię, życzliwi względem siebie, ale coś kogoś martwi i to dla mnie uważam właśnie, to się pokazuje jako po prostu ryzyko przyblokowania rozwoju tej sytuacji i dlatego bardzo spójnie w sumie Paź Buław zachęca do tego, żeby po prostu delektować się obecną chwilą, spontanicznym być, i jakby pozostać pozytywnym co do tego, co przed tobą, drogi lwie. Dziękuję bardzo i zapraszam panny. Moje drogie panny. No musiałam tą też tutaj wskazówkę pokazać, droga panno, bo to jest wskazówka dla ciebie na ten tydzień. Wiesz co, skoncentruj się na sobie, po prostu. Na sobie, na swoich potrzebach, niczego ci nie brakuje.
Powiem tak, należy tutaj dużo mieczowej energii, z którą możesz się spotkać w najbliższym tygodniu. To nie musi być twoja energia, to może być energia kogoś w twoim otoczeniu, kogoś rozczarowanego czymś, kogoś, kto tak bardzo próbuje postawić na swoim, używając różnego rodzaju tutaj jakby sposobów. Na ciebie to nie bardzo działa, krótko mówiąc. Z jakiegoś powodu to nam się tutaj pokazało. Dodatkowo, drogie panny, nie bierzcie zbytnio do siebie jakiegoś rodzaju, tak jak mi się wydaje, no tutaj nam się bardzo silnie mieczowe energie pokazały. Jakieś może myśli albo jakaś komunikacja kogoś, kto na ten moment przychodzi, jakiś trudny moment. Tak jakby karty wskazały, pomimo tego, że przecież wy jesteście bardzo takim opiekuńczym i przyjacielsko nastawionym znakiem, że jednak w tym tygodniu warto wyznaczyć granice tutaj, w tej dziewiątce monet i jakby pamiętać o sobie, zadbać o swoje potrzeby i korzystać z owoców własnej pracy. Okej, jeśli będzie jakiś przestój, opóźnienie, przeszkody, to też jakby, to też może ta sytuacja może być dla ciebie rozczarowująca, droga panno, w której jesteś, bo będą jakieś opóźnienia bądź przeszkody. I tutaj też karta dla mnie mówi, żebyś się tym za bardzo na ten moment nie przejmowała najnormalniej w świecie. I już, i tak bym to określiła, powiem wam tak. Na spodzie dwa kielichy, to może jakichś spraw romantycznych dotyczyć. Ktoś jest czymś rozczarowany, ktoś ma jakby jakąś taką nieprzyjemną informację ci do przekazania, albo ktoś musi podjąć trudną decyzję, próbuje z tym, może próbuje ją zrzucić na ciebie, no to jakby tutaj karta sugeruje, żeby ta osoba raczej sama podjęła tę decyzję. Z jakiegoś powodu tutaj się pokazujesz jako taka trochę w swoim świecie odgrodzona, żeby raczej to, co się dzieje, nie miało na ciebie wpływu, albo nie dotknęło cię za mocno. Słuchajcie, sprawdźcie sobie swój ascendent, bardzo proszę też. Okej? Tak myślę o tym. Dobra, dziękuję wam bardzo. Uważajcie na siebie i zapraszam wagi. No na coś będziesz musiała, wago, trochę poczekać. Tutaj na początku tygodnia jakieś sprawy zawodowe mogą być obciążające. Czyjeś oczekiwania w pracy mogą na ciebie trochę spaść, krótko mówiąc. Jakaś presja, tak? Albo w ogóle po prostu przeciążenie sprawami. I szczerze mówiąc, ta sytuacja i tak nie wydaje się być dla ciebie ani komfortowa, ani szczęśliwa, ani przyjemna. Więc to raczej trzeba zmienić ją od struktury być może. Jeśli jesteś w takiej sytuacji zawodowej, gdzie wciąż jakieś kłody pod nogi, to jakby odwróć się od tego na ten moment. Zaczekaj. Przyjdą lepsze wiadomości. Widzisz? Więc też nie stresujcie się za mocno. Jakieś dobre wiadomości, lepsze wiadomości przyjdą, jeśli ty sam też, bo to pamiętajmy, w ósemce buław my często wprawiamy w ruch tę energię. Ona jest jakby naszym działaniem inicjowana. Więc sama droga wago, w najbliższym tygodniu bądź jednoznaczna, jeśli chodzi o twoje plany, o twoje działania. I to jakby poprawi sytuację, albo coś się zacznie zmieniać na twoją korzyść, albo przyjdą jakieś wiadomości, na które czekasz. Dobre wiadomości. Będziesz mógł zacząć działać, krótko mówiąc, tak?
Natomiast to i tak nie, jakby jedno drugiego nie wyklucza, bo to jej się pokazuje i tak waga, która jest zmęczona albo przepracowana, albo po prostu zmagasz się z czymś. Też możesz mieć wokół siebie trochę takiego wampira emocjonalnego, kogoś, kto jest emocjonalnie bardzo do ciebie przywiązany i to sprawia, że ucieka z ciebie energia. To też się tutaj troszkę pokazało, więc szczerze mówiąc, może warto o tym porozmawiać. Jakby jest jakaś znajomość, która czujesz, droga wago, że ci nie służy, jak to się mówi potocznie, to tutaj w ósemce kielichów no, w stosunku do tej osoby wykazuje się być może cierpliwością, ale ogólnie rusz po nowy rozdział w swojej powieści, jak to się mawia. Tak? Też wydaje mi się, że możesz być rozczarowany tym, że coś się za wolno dzieje, że twoje oczekiwania nie są wypełnione, że jest monotonnie, że wzrost jest powolny, więc też spokojnie poczekaj. Przyjdą jakieś wiadomości, przyjdzie jakaś zmiana, coś nabierze tempa. Dobra, dziękuję bardzo. Uważajcie na siebie. I zapraszam teraz skorpiony. Moje drogie skorpiony, zaczynamy. Rycerz buław. A, skorpion pędzi. Jakaś podróż może, ale generalnie rzecz biorąc, tutaj jest dużo entuzjazmu. Działaj też, drogi skorpionie, działaj, działaj. To jest po prostu coś. Ten rycerz buław to on jakby to jest taki gość z gatunku żyje się raz. Robi to, co kocha, po prostu ryzykuje. As monet. Poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze tutaj muszę zobaczyć. Okej. I trzy miecze. Znaczy, to uważam, że twoje działanie, twoja pewność siebie, jakaś taka pewność do tego, żeby zrealizować jakiegoś rodzaju sytuację, może kogoś rozczarować z jakiegoś powodu. I to jest też ostrzeżenie z drugiej strony. Uważaj na oferty, które do ciebie spłyną w najbliższym tygodniu, bo one mogą być rozczarowujące. Coś jest nie do końca. Trzeba będzie komuś trochę zderzyć kogoś z prawdą. Tak bym to określiła. Powiem wam jeszcze tutaj ten rycerz buław, słuchajcie, no właśnie, bo rycerz buław to jest super energia, to jest taka intensywność, którą mamy w sobie, bystrość, otwartość na nowe, pewność siebie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja często powtarzam na kanale, że dobrze jest w rycerzu buław jednak, no znaczy no działać, być pionierem i tak dalej, ale po prostu iść po to, ale podejmować skalkulowane ryzyko, więc czegokolwiek dotyczy to wasze działanie skierowane względem jakiejś szansy zawodowej, materialnej, może jakaś znajomość, jakby, o wiem, dla części z was jest tu znajomość, spotykacie się z kimś, z kim do tej pory jakby na przykład internetowo się komunikowaliście i któraś ze stron jest rozczarowana tym spotkaniem. Albo nie dojdzie do spotkania i będzie rozczarowania. Więc po prostu uważajcie tutaj w tym rycerzu buław. Tak? Uważajcie również, znaczy uważajcie o tyle, że to nie znaczy, że mamy od siebie to odciąć, zostawić, udawać, że tego nie ma i wręcz uciec do domu i zamknąć się na cztery fusty. Nie, ale jakiekolwiek nowe działania takie namacalne tutaj, będzie w przyszłym tygodniu, w najbliższym, chcieli podjąć, to jest jakiś aspekt tej sytuacji, który trzeba będzie wyjaśnić po prostu. Będzie trzeba wyjaśnić, bo jest tu jakieś rozczarowanie wokół tego, czyli coś wygląda pięknie, a jak zgłębicie temat, to się okazuje, że no, ciężko będzie znaleźć tak zwane wspólne niebo tutaj. Na to zwróciłabym uwagę. Widzisz? Wskazówka dla ciebie, drogi skorpionie, tu mogą być jakieś przeciwności, jakieś trudy i też daj sobie czas na to, żeby po prostu nie działaj na siłę. Cokolwiek inicjujesz, zrób tyle, ile uważam, że powinieneś i musisz zrobić w tej sytuacji. Tyle, ile do ciebie należy. Natomiast jeśli pomimo włożonej energii tutaj jakby będzie jakiegoś rodzaju trudność, niejasność, rozczarowanie,
To po pierwsze, a nic na siłę, jak to mawiają. Po drugie, spójrz na coś inaczej, pod innym kątem i przyjdą Ci do głowy, moim zdaniem, odpowiedzi, bądź przyjdzie Ci do głowy pomysł, jak tę sytuację rozwiązać. Bo pamiętajmy, że tutaj, słuchajcie, w wisielcu to jest też duże skoncentrowanie na wnętrzu własnym. Inni mogą się też, możecie wpaść na pomysł wręcz genialny, że inni będą nawet się łapać za głowę, co on robi, co ona robi. A on, ona tutaj jest mega uchechana i zadowolona, bo ona wymyśliła to właśnie, wie co robi. Więc też to, co Wy robicie w najbliższym tygodniu, tutaj jeszcze chciałam jedną interpretację dodać, Wy doskonale wiecie, gdzie idziecie, po co idziecie, czego pragniecie, a ktoś nie do końca to rozumie i stąd jakiegoś rodzaju taka komunikacja, która może nie być przyjemna. Dziękuję bardzo, zapraszam strzelce. Eremita. O, duże skupienie na sobie. Królowa mieczy. No, jak jesteś gotowy, strzelcu, do tego, żeby się komunikować i rozmawiać, to niewątpliwie przychodzi ten moment. No to dla Ciebie jest informacja taka, drogi strzelcu, że zanim komuś coś powiesz, na coś się zgodzisz, podejmiesz jakąś decyzję, wydaje mi się, że trzeba z czymś się zapoznać, z jedną stroną medalu, z drugą stroną medalu, w poszukiwaniu prawdy, a dopiero później, moim zdaniem, obmyślić plan, zakomunikować coś, wskazać rozwiązanie. Trzy monety. Pracy też może być, a lub jakieś kwestie domowe. Drogi strzelcu, bez pochopnych działań w tym tygodniu, szczerze mówiąc. Te dwie pierwsze karty wskazują, że raczej ważne jest, znaczy działać sobie możesz, ale chyba bez pochopnych decyzji, raczej to jest to właściwsze stwierdzenie. Bo tutaj jakby karty wskazują, że musisz się czegoś dowiedzieć więcej, musisz doczytać, musisz coś sprawdzić, jakby skoncentrować się na sobie przede wszystkim, na tym, czego Ty pragniesz w tej sytuacji, czego pragniesz od siebie, czego pragniesz być może od drugiej strony tej sytuacji. Z niczym się nie spieszyć, na spokojnie, próbować moim zdaniem rozważyć wszystkie za i przeciw, spojrzeć na sprawy pod jednym, pod drugim kątem i dopiero później komunikować to, co wymyślisz i na co jesteś gotów. I dopiero później podejmować decyzje, które Twoim zdaniem będą Twoją prawdą i Twoją sprawiedliwością i będą sprawiedliwe według Ciebie, ponieważ wcześniej sobie dosłownie wszystko przemyślałeś. I wskazówka dla Ciebie, drogi strzelcu, jest takie, no łącz swoje umiejętności z innymi, to ciekawe, bo tutaj też, ale też twórz, buduj, rozwijaj z pasją to, co robisz w najbliższym tygodniu. Więc jeśli to jest jakieś zaproszenie do współpracy, to w moim odczuciu potrzebujesz chwili dla siebie, żeby się zastanowić, czy tej współpracy w ogóle chcesz. Czy te osoby, z którymi będziesz współpracował, są na tym samym poziomie, jak to się mówi, tak? Czy jakby, no tak, czy to jest Ci potrzebne? Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, słuchajcie, ściskam, pozdrawiam i zapraszam koziorożce. Koziorożce. Afera o dzieci jakaś może być.
na wynik trzeba będzie poczekać, na rozstrzygnięcie tej sprawy trzeba będzie poczekać, też dać temu czas. To jest w ogóle tak, kochane moje koziorożce, to tak na marginesie było, bo teraz tak, tu mamy koziorożca, który ma plan jakiś, ma jakiś pomysł i chciałbyś, żeby to nabrało realnych kształtów, żeby to się zaczęło dziać. I tutaj jakby karty sugerują, że fajnie jest być skoncentrowanym na celu i jakby i krok po kroku podejmować działania. I niestety, no niestety, bo nie wszystko od razu, teraz, zaraz, raczej pokazuje się energia, w której trzeba będzie naprawdę długo czekać na wynik albo wykazać się cierpliwością w oczekiwaniu na wynik. Co więcej, zachować tyle cierpliwości, żeby po drodze po prostu nie zrezygnować z tego pomysłu, a za każdym razem, kiedy będziesz czuł, że jest jakiś przestój albo po prostu coś się nie rozwija zbyt wolno, to włożyć w tę sytuację jeszcze więcej pracy. Magik. To jest jakaś nowa historia. Tutaj mamy w magiku nowe możliwości, nowe potrzeby, nowe okoliczności, znaczy nowe potrzeby, nowe okoliczności. To wszystko, co zdajemy sobie sprawę, że mamy w dłoniach, żeby zacząć tworzyć, kreować, więc to fajnie jest w życie wdrażać. Zacząć nad tym pracować, nad tym nowym, nad tą nową ideą, nad tym nowym pomysłem. Tak się tutaj pokazało. No dobra, ale jeszcze kwestia miłości. To też muszę się odnieść, drogie koziorożce. Jest, jakby bym zwróciła uwagę, że na to, co jest Wam proponowane, jeśli chodzi o kwestie uczuć, jeśli chodzi o kwestie jakby romantyczne, że wydaje mi się, że to nie spełni do końca Waszych oczekiwań. I trzeba dać temu jeszcze trochę czasu, żeby się rozwinęło. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, oferta, którą otrzymujecie, też możecie uważać, że jakby to, co macie do zaoferowania, jest warte więcej, tak? Krótko mówiąc. I tutaj w tej siódemce monet to jest właśnie taka też energia, która mówi, no nabierz dystansu. Czy to nie za szybko, żeby odcinać kupony i czy to na pewno jakby są te środki, te zasoby, które spodziewałeś się otrzymać, drogi koziorożcu, po swojej pracy, którą włożyłeś w to. Okej? Więc w każdym razie ten magik, który tutaj jakby nam się pokazał jako wskazówka, on mówi, no dobra, no to jakby rozmawiaj też o potrzebach swoich własnych, informuj o swoich potrzebach, tak? Nie zakładaj, że się sprawy źle skończą, ale wydaje mi się, że z niczym się nie spiesz, drogi koziorożcu, że poczekaj jeszcze chwilę. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam wodniki. Wodnik zwycięzca. Królowa kielichów przy tym i sądu. Jakiś tutaj jakby ponowny powrót do rozmów, wybaczenie się pokazuje, przebaczenie ogólnie, gotowość do wybaczenia, jest miłość. Miłość, która być może już trochę przeszła, jakieś trudy, znoje. I jeśli to ma być, powiedziałabym, znaczy miłość albo jakaś taka przyjaźń głęboka, no w każdym razie takie głębokie uczucia. I sporo już w tej sytuacji, w tej relacji, moim zdaniem, pokonaliście przeszkód i sporo już przeszliście. I tutaj się pokazuje kwestia porozmawiania o wybaczeniu sobie nawzajem. To nie musi być romantyczne. Może być, słuchajcie, nie musi być romantyczne. Żona matka, chciałam powiedzieć, w ogóle nie wiem dlaczego, wow. Chciałam, tak naprawdę miałam na myśli matka córka na przykład, prawda? Albo syn ojciec, więc jakby to chodzi o relacje. To może być również romantyczne, ale nie musi. Nie, wszystko spłyca się jakby i składa się tylko jakby na miłość. Więc tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie obie strony są gotowe sobie wybaczyć ostatecznie, przeprosić się być może.
rozumieją swoje potrzeby już teraz lepiej. Z większą wyrozumiałością podchodzą do swoich potrzeb. No i taka też jest trochę, słuchajcie, tutaj informacja, bo ta cesarzowa oznacza miłość, stabilizację, partnera marzeń. Więc tak, wodniku, to może być twój partner marzeń. Tak, wodniku, z kimkolwiek będziesz się romantycznie przepraszał w tym tygodniu, albo wracał do kogoś w tym tygodniu, albo ta osoba do ciebie, no to jest ktoś, z kim naprawdę jakby, nie wiem tylko jakie są okoliczności w tej sytuacji, ale w jakim znaczeniu to jest osoba, która ma szansę spełnić twoje oczekiwania w dłuższej perspektywie. No, cesarzowa to może być żona, przyszła żona, stała partnerka, tak? Ktoś, kto daje nam stabilizację, stabilność, miłość. Jest otwarte też, tak? Zobaczcie, słuchajcie, tutaj na nasze potrzeby, więc to się tu pokazało. W ogóle nie wiem, zwróćcie uwagę, ile arkan wielkich macie. Nie wiem, na cztery karty trzy. Więc to jakiś ważny tydzień. A na spodzie słońce, piąta karta wielkich arkan. Więc tu jest jakaś zmiana na lepsze sytuacji. Albo pogodzenie się po jakimś takim momencie cichych dni. Może pogodzenie się z matką albo z jakąś ważną dla Was kobietą, niekoniecznie romantyczną. Tu się pokazuje. I dzięki temu uważam, następuje wzrost harmonii. To oczywiste, ale raczej rzekłabym też jakby jakaś taka lekcja tutaj została wyciągnięta. Jest to bardziej dojrzałe połączenie, bardziej dojrzała miłość być może, bardziej dojrzała przyjaźń być może, tak? Mocniejsza. Dziękuję, dziękuję. W pracy się nie poddawaj też, drogi wodniku. Pokonasz trudności, od razu powiem. I ryby. Jakieś sprawy natury finansowej się pokazują jako istotne, słuchajcie. Poczekajcie. Okej, dobra. W tym tygodniu, tutaj, zobaczcie, ten chłopiec otrzymuje jakieś środki, tak? Ktoś może mógłby Wam coś zaproponować i wydaje mi się, że ta propozycja wymaga rozważenia. Wymaga rozważenia i zastanowienia się nad tym, czy ona spełni moje jakieś emocjonalne potrzeby. A oprócz tego, czy spełni moje potrzeby finansowe. Albo to jest z jakiegoś bardziej praktycznego punktu widzenia. Taka ocena tutaj jest. Czy ta propozycja, ta sytuacja wpisuje się w moje potrzeby jakby natury emocjonalnej i życiowe. Ocenić tą sytuację trzeba, powinno się. Tu też, słuchajcie, mogą przyjść przeprosiny od kogoś. Przeprosiny albo jakby ponowny powrót do rozmów, jakby ktoś wyciąga dłoń, może Wy wyciągacie dłoń. Udało się pokonać jakieś przeszkody, tak? Można wyjść spokojnie. Zostawić to, co niefajne za sobą, też tak tutaj jakby... Poczekajcie, muszę wyjąć jeszcze jedną kartę. Świat. No ewidentnie. Mamy szansę otrzymać wsparcie albo jakby zamknąć jakiś cykl, jeśli otrzymujesz wsparcie, jakąś propozycję, tak jak wspomniałam, ważne jest rozważenie.
czy ta sytuacja będzie mnie wypełniać z osobistego, emocjonalnego punktu widzenia i będzie spełniać moje oczekiwania, jeśli chodzi o kwestie no, te życiowe, materialne, praktyczne. Tak bym to określiła. Też może ktoś Was przeprosić, drogie ryby. Po prostu. Ktoś może zechcieć Was przeprosić. Jakaś kobieta, raczej jak przyjaciółka, jak matka, jak siostra, może nie tyle przeprosić, co gdzieś tam relacja się zacznie od... jakby to powiedzieć? Relacja zacznie... odżywać. Wiecie? Dla Ciebie wskazówka na ten tydzień, droga rybo, to w zasadzie no, jest taka energia, żeby chronić, otaczać opieką to, co jest dla tych ludzi i to, co w życiu jest dla Ciebie naprawdę ważne. Jakby zadbaj i ochroń swoje jakby szczęście oraz tych, na których Ci zależy. Ważne jest w królowej monet, żeby uczucia okazywać za pośrednictwem takich małych, przyziemnych gestów. Zrobię coś dla Ciebie, nie wiem, zrobię Ci kanapkę, zrobię Ci kolację, ugotuję coś. No, w takie małe rzeczy, małe codzienne rzeczy. Pada deszcz, nie zapomnij parasola albo, no, co, nie będę już wymyślać, wy wiecie najlepiej, tak? W każdym bądź razie takie rzeczy. Uważaj na siebie, uważaj jak jedziesz na drodze, uważaj, no, królowa monet. Ona jest bardzo opiekuńcza po prostu, to jest taka energia. Która, osoby, która po prostu wie, czym to szczęście dla niej jest. Ci ludzie, którzy są wobec niej szczerzy, otwarci, są wokół niej, ona jest na nich też bardzo otwarta i tutaj jest dużo takiej energii właśnie, opiekuńczości, uprzejmości, praktyczności. Praktycznej opiekuńczości, jeszcze tak mogłabym dodać. Dobra, dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.